Szczęść Boże, ale nas zbaw od złego. Ostatnia prośba modlitwy pańskiej. Ktoś kiedyś powiedział o niej, że jest to modlitwa ostatniej nadziei. Kiedy już znikąd jej nie widać, ostatnia nadzieja zostaje w Bogu, żeby uwolnił od wszelkiego zła, od tego wszystkiego, co mi zagraża, żeby obdarzył mnie zbawieniem, żebym ze śmierci mógł przejść do życia. I nie chodzi tutaj tylko o tą śmierć fizyczną, ale jeszcze bardziej o tą śmierć duchową. Jezus mówi w Ewangelii, nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale bójcie się raczej tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. Dlatego prosimy, Boże, uwolnij nas od złego, tego zła przez małe z, ale też tego zła przez z wielkie, tego zła osobowego. I tutaj, kiedy myślimy o szatanie, który kusi nas do złego, który jest sprawcą tego zła też w świecie, to są takie dwie skrajne postawy. Jedna mówi, że szatan jest prawie tak wszechpotężny jak Bóg. Tą drogą nie idźmy. Szatan nigdy nie będzie tak potężny jak Bóg. Szatan został pokonany na drzewie krzyża i ten konfesjonał, przed którym stoimy, właśnie o tym mówi, że to Jezus jest tym, który pokonał śmierć, pokonał szatana, pokonał grzech. Ale jest też druga strona medalu, która mówi, że no, szatan to taka sobie istotka z różkami, z widełkami, gdzie się trywializuje zło. To też nie jest dobre. O to chodzi szatanowi, żeby pokazać, że jest niegroźny i wtedy łatwiej rzeczywiście będzie to zło do niego się przyzwyczaić, z nim się oswoić. Dlatego stańmy w prawdzie o sobie, ale jak to zrobić? Święty Paweł mówi, nic mnie nie może odłączyć od miłości Chrystusa. Ani śmierć, ani ucisk, ani prześladowania. Jeżeli przylgniemy do Chrystusa, wtedy rzeczywiście mamy moc, aby odeprzeć wszelkie napaści złego, aby wybierać w naszym życiu dobro, codziennie, z mozołem, chociaż trudno, chociaż niewygodnie, żeby wybierać to, co dobre i piękne. Jest taka modlitwa w mszale, którą kapłan odmawia przed samym przyjęciem Komunii Świętej, kiedy cały Kościół śpiewa Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, który pokonujesz całe zło tego świata. Kapłan modli się w ciszy słowami modlitwy, gdzie pada jedno bardzo mocne zdanie. Jezu, nie pozwól mi nigdy odłączyć się od Ciebie. Ja ze swojego doświadczenia mogę powiedzieć, że nawet odmawiam tę modlitwę 3 razy, zanim Komunię Świętą przyjmę. Nie pozwól mi nigdy odłączyć się od Ciebie, żeby żadne przeciwności, żadne zło tego świata nie pozwoliły mi zwątpić, że Ty tym światem kierujesz i że mnie kochasz.